Witam serdecznie, Robert Drężek, zespół Lux Torpeda. A to miałem 15 lat, jak zacząłem pierwsze akordy chwytać. Ja się wywodzę z Pogodna. Na Pogodnie spędziłem większość mojego życia młodego i tam też w parafii zacząłem grać na gitarze, w oazie, gdzieś tam ministrantem byłem i stamtąd jakby pierwsze akordy, pierwsze utwory, pierwsze piosenki, pierwsze zespoły, pierwsze jakieś wyjazdy, a granie takie rockowe, no takie jakie mi dzisiaj towarzyszy, już jako 42-latkowi, no to pierwszym zespołem był Chicken Legs, taki szczeciński zespół. Mieliśmy próby, pamiętam, w liceum numer 7 na Pogodnie. I to było pierwsze zetknięcie się ze sceną rockową. No dodam, że tych zespołów jest więcej, bo jeszcze gram z Arką Noego, która bardzo dużo koncertuje. Jeszcze mam taki projekt Zespół w Składzie, który raz do roku koncertuje. Też zawsze mamy taką trasę kolędową. Przyznam, że to jest trudne. Troszeczkę najbardziej cierpi ostatnio szczeciński Deus Meus właśnie ze względu na tą moją pracę, często wyjazdową. Ale ostatni czas muszę przyznać, że jednak zdecydowanie Lux Torpeda pochłania najwięcej czasu i to nagrywanie płyt pierwszej, teraz drugiej, którą chcemy szybko skończyć, żeby dokładnie rok po premierze pierwszej była druga, coraz więcej koncertów, także no, Lux Torpeda zdominowała na chwilę obecną wszystko. Jakoś tak zawsze w zespole jest tak, ja uważam, że każdy zespół powinien mieć jedną twarz, która jest twarzą zespołu. W przypadku Lux Torpedy jest to Lica. Jakby tą twarzą zaraz za nim jest Hans, a reszta zespołu potem tworzy. Bo z zespołem to nie jest tak, że to jest postać solowa. To jest grupa tak jak w urządzeniu, jak w samochodzie. Żeby samochód dobrze działał, to musi wszystko działać. I zawieszenie, musi być karoseria w porządku, układ kierowniczy. I tak samo jest w zespole, że każdy z członków jest jakimś nie do zastąpienia ogniwem, po to, żeby cały zespół dobrze funkcjonował. Ale nie mam zapędów na człowieka, który ma być rozpoznawalny, który ma być nazwiskiem. Po prostu no, mam to szczęście, że przez tyle lat mojego życia gram w zespołach, które robią bardzo dobre rzeczy, bardzo ciekawe, może medialnie bardziej lub mniej rozpoznawalne, a ja po prostu w tym uczestniczę i to jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że sklepy, które akurat biorą tą płytę, sklepy z tak zwaną muzyką chrześcijańską, widzą, że gdzieś tam te treści są akurat w Lux Torpedzie takie, które tu jakby nie stoją naprzeciw wartościom chrześcijańskim i bardzo chętnie, chociażby ze względu na osoby, które tworzą Lux Torpedę, te płyty zamawiają, ale nie czujemy się, że jesteśmy zespołem tak jak 2TM, 2-3, który był, no jest, troszeczkę innym zespołem od Lux Torpedy.